Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Czerwony Dywan jest Ireneusz Dudek, Shaking Dudy, Rawa Blues. Witamy. Pozdrawiam, pozdrawiam Panią, słuchaczy. Miło mi. Czy jest Pan sentymentalny? Lubi Pan wspominać? Zacznę tak troszeczkę przewrotnie naszą rozmowę. No oczywiście, że tak, że jestem. No jestem muzykiem, a jak ktoś jeszcze na skrzypcach gra, to jest uwrażliwiony na pewnego rodzaju sentyment, który wychodzi z nut, z dźwięku. Mieszkam właściwie w lesie, graniczę z lasem, także mam kontakt z przyrodą. To wpływa na moje takie poczucie, jakbym to powiedział, takie swobodne, delikatne i sentymentalne. Nie bez kozary zaczęłam od tych stron właśnie wspomnieniowo-sentymentalnych, bo niebywałą okazją do naszego spotkania jest płyta, która właśnie już 5 października będzie miała swoją premierę. Złota płyta Przeboje. To jest to, co Shaking Dudy serwował nam przez 40 lat, ale na płycie będą też nowinki. Tak, przede wszystkim myśmy weszli do studia, aby siebie sprawdzić po 40 latach, w jakiej kondycji jesteśmy, bo chcemy jeszcze parę koncertów zagrać. No się okazało, że w takim samym tempie nagraliśmy te utwory co 40 lat temu, a brzmieniowo nawet są lepsze. Ale tak jak pani wspomniała, są dwa, jeden już jest właściwie przebojem, no bo 200 tysięcy odsłon w krótkim czasie, to jest Terminator, a na koniec taki jesienny blues będzie. To niby bluesowe, ale ja bym bardziej spoglądał na ten utwór jako taki Love Me Tender, troszeczkę Presley, trochę taki no melancholijny utwór. O. Płyta, która się ukazuje, to jest też takie podsumowanie tego, co się działo. A działo się całkiem sporo i to nie mówię teraz o muzyce, ale o tym, co się działo naokoło panów jako muzyków. Bardzo baczne obserwowanie i ten najświeższy utwór też udowadnia, że w ogóle nie straciliście takiego sznytu bacznego obserwatora, bo to jest utwór o sztucznej inteligencji. Tak, właściwie no powiedzmy teksty są dosyć istotną rzeczą w Shaking Dudy, ale również wykonawstwo, dlatego że teksty nie ja piszę, ja tylko piszę muzykę, aranżuję, natomiast teksty pisze Darek Dusza, punkowiec. I on nie zwraca uwagi w ogóle, że to trzeba zaśpiewać, że trzeba to dobrze no powiedzmy podać ludziom w szybkim tempie, także troszeczkę roboty było z tym, zawsze była robota, ale ja na to patrzę bardzo z takim jak gdyby odwagą, że to jest prowokacja, abym coś znalazł innego w śpiewie. I dlatego ten śpiew Shaking Dudy, czyli mój no pod pseudonimem, jest inny, nieco inny niż jak ludzie śpiewają. Tam jest bardzo dużo różnego rodzaju ozdobników, ale również głupot, jak albo coś tam śmieje się. Po prostu te teksty i to, że gramy rock'n'rolla, powoduje, że ja dostaję takiej swobody, również poruszając się na scenie. Sam ruch na scenie prowokuje do tego, że się inaczej śpiewa. Ja nie stoję na scenie tak jak niektórzy wykonawcy i coś tam nucę pod nosem, tylko bardzo dużo energii wkładam. Zresztą moi koledzy też, jakby tam, nie daj Boże, jakiś muzyk stał, no to zaraz ma mnie gdzieś na plecach albo coś. Także myśmy jeszcze w dawnych czasach, bo to był właśnie taki fanaberyjny mój pomysł, to był happening muzyczny, zaprosiłem dwóch punkowców, dwóch jazzmenów, dwóch bluesmenów i powiedziałem, słuchajcie, bawimy się na scenie, ale bardzo ostro. Dlatego rozwalaliśmy fortepian, skakałem po fortepianie, lałem wodą ludzi, w Jarocinie z grubego węża oblałem ludzi, no skoczyłem potem na nich ze sceny. No bardzo dużo się działo. No potem miałem wypadek, także zamieniłem ten ruch estradowy na bardziej swingującą muzykę i już taką bardziej muzykę, która jest podobna do tej sprzed 40 lat, ale troszeczkę ma takiego sznytu bardziej rock'n'rollowego. Tam był bardziej taki zamysł punkowy. To jest właśnie to 40 lat i 40 lat temu nie było takiego dostępu, powiedzmy sobie, do takiego szerokiego muzycznego mainstreamu, a jednak wypracował pan bardzo charakterystyczny styl jako Shaking Dudy. Ja chciałam zapytać o kanwę, o to coś, co spowodowało, że Shaking Dudy jest jaki jest. Czy byli jacyś mistrzowie, czy może właśnie to, że szkoła muzyczna dała taką podstawę, wpłynęło na to, jak to brzmi do tej pory? Wie pani co, ja powiem tak, przewrotnie, że właściwie ja byłem pasjonatem w tym okresie punka.
ale że już miałem 33 lata, mówię, no stary pankowiec nie wypada. I zacząłem się zastanawiać, skąd te rytmy, które kręcą tych małolatów, się biorą. Okazało się, z rytmów garażowych. Więc po prostu poszedłem w tym kierunku, no i natrafiłem na tych wszystkich czołowych rock'n'rollowców, a z drugiej strony, amerykańskich, a z drugiej strony prowokował mnie Shaking Stevens, bo on prostytuował dla mnie rock'n'rolla w kierunku disco. Ja byłem zawsze przeciwny disco. Także takie parę czynników stworzyło, że zrobiłem ten happening, powtarzam się, ale który miał na celu tak troszeczkę wbicie takiego klina w tą polską, taką stacjonarną muzykę pseudo-rock'n'rollową. I naprawdę to się przyjęło i widzę, że na przykład moi koledzy, a tam czasami się skład zmienia, wszyscy, którzy przychodzą do zespołu, chcą się bawić tym i chcą być zadziorni. Chcą być tacy, jak prawdziwy rock'n'roll ma być. Ja się wychowałem na Stonesach, na Jimi Hendrixie, to wiem, co to jest po prostu. Także ja zawsze byłem takim naturszczykiem. A jeżeli chodzi o wykształcenie, to ja właściwie chodziłem prywatnie na skrzypce, a nie chodziłem do szkoły muzycznej. I może na szczęście dla rock'n'rollowca. A 40 lat temu, kiedy się tak cofniemy, to był duży szok dla wszystkich tych osób, które nagle się z muzyką Shaking Dudiego spotkały. Pamięta pan jeszcze te recenzje, te emocje, to co wywołaliście? Ja powiem przewrotnie, znowu. Otóż obciąłem się, bo miałem długie włosy blond. Wbiłem się w ten garnitur frajerski, taki jak ci menadżerowie, dyrektorzy jeździli na te wszystkie zgrupowania swoje, a potem ich widziałem w hotelach pijanych, obrzyganych po prostu. I mnie to zaczynało kręcić. Mówię, dobra, to ja tutaj był taki koncert Winter Session w hali parkowej w Katowicach, to może tam wystąpimy. No i wszedłem do garderób. No i świętej pamięci kawalec Jurek mówi, tak patrzy na mnie, wie, to ty Irek? Jezus, coś ty zrobił. No i właśnie to był już taki pierwszy znaczek, że się bardzo odróżniam. A na przykład jak wjechaliśmy do Jarocina w tych garniturach, no to wszyscy mówią, co to za frajerstwo tu wjechało, prawda? Dopiero jak nas zobaczyło na scenie, co myśmy wyprawiali, to dopiero się kapnęli, że żadna kapela punkowa tyle nie zrobiła za dymy, co my, Shaking Dudy. Terminator ma bardzo dużą ilość odsłon. Czy nie ma takiej chęci, takiej myśli, że może taką płytę już nie wspomnieniową, ale nową płytę wydać z nowymi numerami? Może chęci są i na pewno materiał by się znalazł, bo my to szybko robimy. Terminatora to bardzo szybko zrobiłem, ten jesienny blues tak samo. Natomiast tu jest inna rzecz, kwestia rynku. Dochodzę do wniosku, że jednak płyty na rynku się już tak nie sprzedają jak kiedyś, bo ja byłem przyzwyczajony do milionowego nakładu albo coś w tym rodzaju. Złota płyta się potrójną platyną stała, także tutaj. Ale gdyby się okazało, że po tej sytuacji, którą teraz nakreślamy sobie do rawy, że robimy jej dużo wywiadów i jednak pokazujemy w internecie te utwory z tej płyty, i by było takie zainteresowanie, chociażby tak Terminatorem wspomnianym, to może nas to sprowokuje, usiądziemy i coś zrobimy. Tylko właśnie potem jest takie coś, czy zrobić w takim stylu, jak złota płyta była. Czy może coś włożyć nowego, może coś wymyślić, ale według tych starych prawideł, jak to inżynier Mamoń powiedział, że najbardziej utwory się podobają te, które zna, więc prawdopodobnie ten styl sprzed 40 lat powinien być zachowany. Także wszelkie nowoczesności, bo ja i w neo-swinga się bawiłem przy pomocy Shaking Dudy, no ale się okazało, nawet w małym składzie, z Big Bandem, i się okazało, że to nie chwytało ludzi. Dlatego myślę, że te rytmy teraz, bo znowu jest taka moda trochę na punka, zauważyłem, i na mocne granie. Może troszeczkę improwizacji, o teraz tak myślę, bo jest też moda na słuchanie dobrych instrumentalistów. Więc może włożyć w to, co było na złotej płycie, takie momenty improwizacji, że te utwory nie byłyby dwuminutowe, tylko trzy, 3,5 minuty, 4, i włożyć takie ciekawe niektóre momenty improwizacyjne, które by pokazały, że my się bawimy tym, my z siebie śmiejemy się, ale jednak jesteśmy muzykami, potrafimy zagrać. Może, nie wiem. Ma pan takie odczucie i poczucie, że czeka na to już
kilka pokoleń, bo przecież O Ziuta czy O Szalalala to są utwory, które nocą nie tylko 40-50-latkowie, ale też nastolatkowie. To wraca na imprezach też młodzieżowych. To nie jest coś, co przybrzmiało, to cały czas żyje. Tak, ja pani powiem, wychodząc z kościoła w niedzielę, podchodzi do mnie dziewczynka, no nie wiem, z 14 lat miała, popatrzyłem, mówi, przepraszam, czy pan Shaking Dudy się spytała, Irena Użydy. No tak, no bo chciałabym z panem parę słów nawiązać. Ja mówię, no dobra, okej, pytaj. Popatrzyłem, nieźle ubrana była, tak odlotowo, i nagle się okazało, że finalnie w tej naszej rozmowie wyszło, że cała klasa uwielbia Shaking Dudy. Ja mówię, a skąd wy to macie? A nasi rodzice, myśmy tam gdzieś tą płytę znaleźli i nas to tak bawi na imprezach, że to jest najlepsza muzyka do tańca. I ja uważam, że takiej muzyki jak Shaking Dudy w Polsce nie ma, bo nawet jak próbowali w tamtych latach coś tam tworzyć, Mr. Zoo, czy to nie było to. To była taka podróba troszeczkę. U nas to naturalnie szło, a z drugiej strony to byli bardzo dobrzy muzycy, więc to i swingowało, i wszystko miało się dobrze. Także uważam, że teraz też mam bardzo dobry muzyk. Ze starego składu został tylko Darek Dusza. Natomiast już paręnaście lat ze mną gra i Tomek Pala, który gra tak na fortepianie bugi, że nie widzę drugiego w Polsce. A tak się stało, że on 20 lat temu do mnie przyszedł, czy może nawet 20 parę, i mówi, żeby chciał ze mną grać. Ja mówię, ale co, no bo skończyłem wyższą szkołę, ale na fortepianie. No ale ja bym chciał takie coś grać. Ja mówię, no to masz tutaj nagrania. I za pół miesiąca chyba, tak, dwa tygodnie zgłosi się do mnie. No jak zobaczyłem, jak gra Jerry Lewisa, tego mówię, dobra jesteś. Tak samo również kontrabasista. No, u nas z kontrabasem się nie gra tak jak na zachodzie, jak rockabilly grają, slapem podwójnym, slapem potrójnym. I on to wychwycił i też slapuje nieźle. Saksofonista najmłodszy, mówię, musisz grać fajnie, ale z chrypą, straszną energią, bo my wszyscy musimy energicznie grać. I rzeczywiście to robi, a ma swoją duszę, więc jak ten saksofon zadyma, to oczywiście nasze górki nie strojące, ale też mają pewien walor, bo są bardzo nasączone taką energią. No i ja staram się, pomimo tego, że jestem inwalidą trzeciej kategorii, bo kiedyś tam 20 parę lat temu uległem wypadkowi, a może już 30, ale biorę się za siebie i nawet mając te 73 lata, myślę, że, bo 7 maja kończyłem, sprawdziłem siebie i myślę w tym studio, dostałem takiej energii, bo koledzy moi nagrali podkłady i na drugi dzień ja musiałem dograć wokale. I podkłady, no szybko się za parę godzin uwinęli z tym, to było 8 utworów. No i potem trzeba nagrać wokale. Nagrałem to za 2,5 godziny, no to był znowu mistrzostwo było, bez poprawek, bez niczego i wysłałem to duszę, a Darek mówi, Jezus, Irek, tobie się nic nie zmieniło, ty masz taką samą barwę jak 40 lat temu, może byśmy coś pograli tego, bo to warto. Ja mówię, no dobra, okej, ja mam jeszcze dosyć siły, czasami tak troszeczkę na tej scenie, no bo kuleje, to tak trochę wygląda śmiesznie, ale niektórzy muzycy z Ameryki też, taki jeden jest facet, co ledwo, ledwo chodzi, a śpiewa i ma coś takiego ze sceny, leci, że koniec świata. Także my jesteśmy prawdziwi, ja nakłaniam ludzi do słuchania prawdziwej muzyki, bez playbacków, bez półplaybacków. Ja byłem zawsze przeciwny temu i nawet założyłem taką stronę Stop Playbackowi, bo to tak 15-20 lat temu to było bardzo modne, wszędzie. To najpierw z telewizji szło, a potem już nawet na scenach live ludzie grali z półplaybacków. No to jest oszustwo wielkie. No i tam bardzo dużo na tej stronie było takich blusk na temat ludzi, którzy to czynią. Teraz już troszeczkę od tego odeszli. Właściwie już chyba się gra live wszędzie, bo nie śledzę tych polskich wykonawców. Jestem cały czas w tej amerykańskiej muzyce, siedzę i szukam nowych, dobrych sytuacji bluesowych, bo zauważyłem, teraz przeskakuję trochę, ale zauważyłem Robert Cray, który był 2 razy u mnie, to jest bardzo znany muzyk bluesowy, będzie grał po raz pierwszy 3 koncerty w Polsce, ale pod hasłem rockowy gitarzysta. Otóż okazuje się, że ludzie sprzedając towar wolą doklepać coś, co brzmi rockowo, niż blues. Blues jest jakąś taką sprawą, ale już od lat, niby niechcianą.
ale właściwie taką przeszkodę robią dziennikarze, bo niekoniecznie kumają tego bluesa. Natomiast ludzie, nawet były takie robione sprawdzania, jak jest postrzegany blues w stosunku do innych rodzajów muzyki. Okazuje się, że 30% Polaków przyznaje się do słuchania bluesa. Ale blues to nie tylko Rydel i Nalepa czy Dudek ze swoimi pomysłami, ale to jest również rock and roll, to jest również, tak jak ja wychowywałem się, Jimi Hendrix, The Rolling Stones, The Animals, to jest ciągle blues. Ludzie nie wiedzą o tym, że blues ma szeroką gamę i właśnie temu służy Rawa Blues, aby pokazać ten zakres tego bluesa, że inaczej grają na wschodnim, inaczej na zachodnim wybrzeżu, inaczej na południu i kiedy ludzie przyjdą na taki festiwal, to dopiero rozumieją, Jezus, ale ta muzyka ma tyle odsłon, ile ona ma energii. I to jest bardzo ważna rzecz, bo to jest prosta forma, więc w tej prostej formie zaraz można zauważyć, kto udaje, że gra, a kto naprawdę potrafi grać. Panie Ireneuszu, mam nadzieję, że jeszcze nam się uda może we wrześniu porozmawiać na temat właśnie Rawa Blues, ale teraz takie krótkie zaproszenie, żeby ktoś sobie już mógł zaplanować ten 5 października, co się będzie na Rawie działo. No przede wszystkim będzie znowu różnoraki blues. Przede wszystkim Blood Brothers. To jest Mike Zito i Albert Costilla. Oni dostali bardzo dużo wyróżnień w tym roku, już po podpisaniu umowy. Jest wielkie zainteresowanie. Grają na dwoje bębnów, bardzo ostro grają. Niesamowici gitarzyści i wokaliści. Do ich jak gdyby kontrapunktu będzie Mr. Sip. To jest czarnoskóry właściwie kompozytor, ale bardzo dobry wokalista, dobry gitarzysta i to będzie takie troszeczkę w kierunku delty zagranie, ale elektrycznie. Będzie Charlie Parr, on mnie w ogóle zaskoczył. Facet taki alternatywy, ja mówię, Jezus Maria, jak ten klient wygląda, ale właśnie to mnie zafascynowało po prostu. Długie pióro, jak gdyby takie rozwalone, broda jakaś koszula w kratę tego i wziął gitarę i gra finger picking style. To jest granie, szczególnie prawa ręka jest bardzo, no to trzeba być wirtuozem, żeby w ten sposób grać i bardzo dobrze śpiewa, ale również młodzi będą. Common z Kanady to są ludzie, którzy udowadniają, że młodych interesuje blues. I oni strasznie ostro też zagrają. Oczywiście będzie Shaking Dudy z tymi przebojami i wszystko, co było bardzo znane przez lata. Myślę, że co by tu powiedzieć o Shaking Dudy? No może jakieś grzebsy zrobimy z duszą. Może nas sprowokuje, może ludzie nas sprowokują czymś, bo czasami lecą prowokacje. Tak, w tamtym roku krzyczeli, że chcą ziutę. Ja tak troszeczkę tą ziutę tak odsuwałem od bluesa, ale jeżeli ludzie chcą, voilà. Ale będzie również mój kolega, to jest ciekawe, taki jest program chyba na Dwójce telewizji publicznej, gdzie starzy ludzie śpiewają. Ja nie wiem, jak to się nazywa. No i tam do półfinału, nie, do finału doszedł Wojciechowski, Pazu, Romek. I ludzie może nie wiedzą o tym, ale to był jeden z czterech wokalistów tu w Katowicach, którzy byli bardzo charakterystyczni i inni. To był najstarszy Hryniewicz, potem Pazur, Wojciechowski, potem ja, Dudek, no i Rysiu Rydel. Każdy z nas inaczej śpiewał w ogóle. I on udowodnił po tylu latach, że wszedł na scenę i tak zaśpiewał, bo jego pasją był James Brown. I właśnie na Rawie z duetem, nie, z trio kapołki, nie, kwartetem, przepraszam, kapołki, on zaśpiewa też takie dwa, trzy utwory Jamesa Browna. Będzie JJ Band, to jest bardzo dobra kapela, bardzo ostro grająca. Będą laureaci rozgrzewki, bo dostaliśmy bardzo dużo zgłoszeń. Nawet no, z takich części ziemi kuli ziemskiej, że nawet nie przypuszczałem, z Hawaii jacyś tego wysłali. No ale widać, że ta Rawa jest bardzo znana na świecie. Bardziej poważana jest w Stanach niż w Polsce, bo u nas jest taki cały czas uniform. I mówią tak, a nie, to blues to taka jakaś alternatywa na bocznicy, ale zaryzykuj, no tylko blues to jest muzyka. Jak kiepskich wykonawców zaprosisz, no to też taki będzie odbiór. Tworzą muzykę dobrzy muzycy i trzeba się znać na muzyce, nie być tylko menadżerem i przeliczać złotówki, ile ma bilet kosztować, ile ja mam zarobić, tylko
na co masz ochotę, kogo masz ochotę zaprosić i jak myślisz, czy oni zainteresują ludzi. A dlatego, że jest to tak zróżnicowane, ludzie nie muszą od A do Z wszystkiego słuchać. Może ktoś się nie podobać, a może się podobać. Właśnie na tym polega festiwal. Ludzie chodzą, bawią się, jest to festiwal rodzinny. Rodzice z dziećmi do lat 15, dzieci wchodzą za darmo, nie ma alkoholu, czyli nie ma żadnych burd, jest wesoło, spokojnie i naprawdę jest na co popatrzeć, jest przy czym się bawić, bo można tańczyć tam na płycie. Zresztą w tamtym roku bardzo dużo ludzi odbierało muzykę tańcząc i do tego zachęcam również. Przy Shaking Dudy też, bo to jest taka muzyka, żeby się wychylić troszeczkę bardziej, nie tylko gdzieś siedzieć czy na stojąco słuchać. I tak jest zawsze na Rawie. Jest bardzo dużo energii, bardzo dużo dobrych, fajnych ludzi, którzy już z pokolenia, bo no powiedzmy ta Rawa już ma 45-44 lata, oni najpierw byli studentami, teraz już przychodzą ze swoimi wnukami nawet. Także jak już ktoś zagościł na Rawie, to on już jest. Po prostu zawsze te 4-5 tysięcy osób na Rawie jest i nieźle się bawimy. A ja mam nadzieję, tak jak już wspominałam, że spotkamy się na jesieni przed Rawą Blues i będziemy odczarowywać bluesa. Właśnie, chociażby dla słuchaczy Radia RS. Dziękuję za spotkanie. Moim i Państwa gościem w dzisiejszym programie Czerwony Dywan był Ireneusz Dudek, Shaking Dudy, Rawa Blues. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszam na Rawę.